czołem myślącym. Chwała frontowcom. Cóż, na naszej drodze bojowej kampanii frontowej, wyborczej roku 2023 jesteśmy w Węgrowie. Kolega tak ostro rozdaje po akcji tak zwanej ulotkowej, jesteśmy, aż tak nie musisz trzymać. My na żywo tu jesteśmy. Jak w razie coś ktoś będzie, to też się staraj przy okazji. I teraz idziemy, w każdym miejscu staramy się robić jakieś przesłanie. Bierzemy pod uwagę, że to jest Węgrów, czyli także stare podlaskie miasto z bardzo wielkimi tradycjami, ale to, co jest, kochani, tak, Eliza, widzimy, jak nasze miasto wygląda, ale to, co jest ważne dzisiaj, przesłanie dla nas wszystkich, bez względu na to, czy jesteśmy na Dolnym Śląsku, czy w Warmii, Mazurach, czy na Lubelszczyźnie. Kochani, my zaczynamy nasze miejsca, naszą tą piękną Polskę traktować trochę jak pensjonariusze, goście hotelu. Polska jest dla nas takim hotelem, tak? Tu żyjemy, mieszkamy. Jeżeli nam się coś znudzi, nie pasuje, to co? Torba i wyjeżdżam, tak? Zawsze się znajdzie powód. Boję się wojny, za lepszym chlebem, za chłopakiem, dziewczyną. Ja to wszystko rozumiem, no nie? Ale nasze miejsca, nasza ojczyzna, szczególnie tu mówiąc Węgrowie, gdzie wiele rzeczy z punktu widzenia równych, powiedzmy, burz dziejowych, zmieniało strukturę ludności, charakter ludności, a nawet, powiedzmy, nacje, które dokładnie to miejsce, stare miejsce w Polsce, ale zasiedlały. Jeżeli nasze państwo, naszą ojczyznę, nasz kraj będziemy traktować jako ci goście hotelu, przechodni, którzy dostają klucze, kupuję sobie to miejsce i się nudzę, nie pasuje mi, jak tak powiedziałem wcześniej, wybywam, no to niestety może się okazać, że miejsca dla nas w tym hotelu nie będzie. Bo przyjdą lepsi, mądrzejsi, zamożniejsi, a my jak nie będziemy tutaj, nie będziemy dbali o ten nasz hotel, o to nasze miejsce, to po prostu ktoś już zajmie. I może się okazać, że tam, gdzie żeśmy szukali szczęścia, gdzie liczyliśmy, że lepiej, wcale tak nie jest. Ale ci, którzy tu już będą, no po prostu oni już są w stanie to miejsce zasiedlić. To jest wielka przestroga, że jednak my jesteśmy odpowiedzialni jako ci goście tego hotelu, ale poczujmy się może jako właściciele hotelu. Zrozumuj, że nasze państwo, nasza ojczyzna to jest nasza własność. My za nią odpowiadamy. Nie jacyś tam politycy w Warszawie, a tak jak tutaj mówimy, Węgrowie, którym narzuciła nam więc Warszawa. Nie chcę już mówić o na rok 2023, o jedynce z Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że no, trudno oceniać i nie powinienem nieelegancko, tym bardziej, że to jest pani na tymżeż szacownym miejscu w tym naszym okręgu 18, ale trzeba powiedzieć, czy ci właściciele, ci po prostu właściciele tego hotelu, tego państwa, oni są w stanie go utrzymać? Czy ci właściciele, z tymi właścicielami możemy poczuć się na tą przyszłość bezpiecznie? I na koniec, zanim Kasia swoje... W Węgrowie jesteś? Pierwszy raz? W Węgrowie pierwszy raz. Jasne, historycznie pięknie. Go znam. Dobrze. I na koniec, bardzo, bardzo kochani, poważnie, idąc tą myślą w dalszym hotelu Polska. Burze dziejowe niejednokrotnie tutaj zmieniły tą strukturę, jak powiedziałem. Ale teraz, w roku 2023, przyszłym 2024, jeżeli sami rozpętamy w Polsce burzę dziejową, czy jeżeli nieopatrznie będziemy wchodzili w konflikt z Federacją Rosyjską po stronie ukraińskiej, wcale nam nieprzyjaznej, to może się okazać, i tu warto w tym starym miejscu Węgrowie powiedzieć, że ta burza dziejowa może nas znieść. Przypominam, rok 1944, to miasto, to miejsce, trzeba pamiętać, że nie my jako Polacy w tej II wojnie światowej, nie nasz żołnierz polski, bo nas prawie nie było. Byliśmy gdzieś tam w Armii Zachodniej, w Armii Wschodniej, jako, powiedzmy, ten dodatek. Ale tu żołnierz Armii Radzieckiej, żołnierz rosyjski, w dzisiejszym rozumieniu, zdobywał, 5 minut, wiem, zdobywał tą ziemię, zdobywał to miasto. Te ziemie w
Trzeba pamiętać, że są nam nadane. I wdzięczność, zrozumienie, co się stało, mimo tragedii, które także przyniosła po 1945 roku narzucona nam sowiecka władza i tak dalej, musimy jednym i drugim o tym rzecz pamiętać. I mieć tą przestrogę, że jeśli kolejny raz przyczynimy się do rozpętania burzy dziejowej, to będziemy przeżywać te dramaty, jakie były niestety udziałem naszych poprzednich pokoleń. Tego się strzeżmy. Mądrość polityczna polega na tym, żebyśmy my dzisiaj mieli w tym hotelu Polska polityków, tych włodarzy, tak zarządzających naszym państwem, żebyśmy do tych tragedii nie dopuścili. Kasiu, twoje refleksje o Węgrowie. Refleksja o Węgrowie. Węgrów znam historycznie bardzo dobrze, bo dużo czytałam o nim, zawsze się przygotowuję, gdzie jeżdżę. Ale co mnie dzisiaj tutaj tak no troszeczkę zaskoczyło, właśnie wrócę do jedzenia. Byliśmy w mleczarni, prawda? Blisko jest swoje mleko, a ja jem tutaj ciasto ze sztuczną śnieżką. Ciasto gdzie? W kawiarni, no. Dalej, mąka absolutnie no, najgorszy sort, czyli zatruta. Dalej, marchewki w tym cieście marchewkowym to nie było. Wiem, że mam być delikatna, no ale mówię. Prosiłem. Prawdę. Prosiłeś. Ale zobaczcie, rolnicy mają tu marchewkę. Swoją. Mają. Swoje orzechy, czyli bakalie też. Wspaniałą pszenicę. Tak, pszenica też, bo piękne tutaj ziemie rodzą tą pszenicę. Mleko blisko. I zobaczcie, jakie powstaje naturalne, dobre ciasto. Nic nie ma podróby. Miód użyjemy zamiast cukru. No rewelacja by było, tak jak ja piekę w domu. Tak. Czyli ja piekę, mąka swoja, swoja marchewka, swoje bakalie, swoje mleko. Bakalie nie... swoje? Tak. Bakalie no, swoje. No, no orzechy. A orzechy, dobrze, orzechy, fajnie. Bo do tak. marchewkowego ja? Daje się orzechy. Okay. I to ja ci mówię jako kucharz. I zobaczcie, jak to by pięknie było. Każdy rolnik by sprzedał, słuchajcie, mąkę tutaj, by sprzedał jajka, by sprzedał... Kiedyś na tym rynku no tutaj tak, naprawdę było tutaj sprzedaży niesamowicie, no nie? Tu stały kury, tu było wszystko swoje. też prawda. No i te różne sklepiki, tak, powiedzmy sklepiki, sobie. Zobaczcie, tak. One by na tym, rolnicy by sprzedawali wszystko. Byśmy żyli. To naczynia sprzedaż. Połączone. Tak, i byśmy byli Ale, zdrowi. Kochani, na koniec trzeba powiedzieć, że Kasia... To jest nasza taka, to nie ujmuję Kasiu Tobie, tak. ale taka nasza Gessler zdrowotności. Tak. Zdrowotności, bo pani Gessler akurat tego nie ma. Podlaska Gessler zdrowotności. W związku z tym oczywiście swoje cenne uwagi paniom przekazała, właściciela nie było, ma taką tradycję. Pomogłem, bo z racji, że jestem no kucharzem, tak. zawsze pomogę zanieść, ja zapytam. Też. One mają, posłuchajcie, w firmach teraz są HACCAP-y, więc one produktów takich normalnych nie wprowadzą, bo mają zakaz skąd? Z góry, tak jest. Unijny. Niby z Unii. Niby z Ale Unii. Najważniejsze, te pozytywne uwagi są przekazane. Miejmy nadzieję, że gdy tutaj za pewien czas wrócimy, będą zastosowane. Dziękujemy.